Na 3 lata hipoteka. Dobry procent cię tu czeka. I nagrody też czekają na tych, którzy nie zwlekają. Jeśli dom masz do kupienia i marzenia do spełnienia, w Credit Union złóż podanie i pożyczkę wnet dostaniesz. Rozwody, testamenty, emigracja. Jeżeli dotyczy to Ciebie, zadzwoń do nas. Kancelaria Adwokacka Notariusza Marka Toborowskiego w Mississadze zajmuje się negocjacjami w sprawie odszkodowań. Jesteśmy tu dla Ciebie. Jeśli lecisz do Polski, planujesz wakacje na słonecznym południu lub wycieczkę pielgrzymkę do Ziemi Świętej, Włoch, Meksyku czy innych zakątków świata, zadzwoń do Queen Serena Travel. Tylko u nas super ceny i profesjonalna obsługa. Nasza dewiza to zadowolony klient. IPAX Law Office specjalizuje się w prowadzeniu spraw dotyczących obrażeń w wypadkach samochodowych oraz doznanych w miejscach publicznych. Jeżeli miałeś wypadek lub odmówiono Ci odszkodowania, nasi specjaliści chętnie udzielą Ci pomocy. Nasz fachowy zespół rozumie Twoją sytuację i jest w stanie zapewnić należne Ci odszkodowanie, porozumiewając się z Tobą w Twoim własnym języku. Success, results, customer satisfaction, 7 days a week. Bezpłatna konsultacja. Jesteśmy otwarci 7 dni w tygodniu. Zadzwoń już dziś. Nie pobieramy żadnych opłat aż do zakończenia sprawy. Jedną z zawsze modnych destynacji turystycznych w Europie jest Grecja. Skaliste archipelagi, zielone wyspy i bogata historia to główne zalety tego pięknego kraju. Zapraszamy! The 40th annual Scotiabank Chin International Picnic invites you to enjoy world beat music from around the world. Plus sporting events, midway rides, folklore dance competition and spectacular fireworks. The Scotiabank Chin Picnic Rising Star returns with Canada's top voices. Go online at scotiabankchinpicnic.com and vote for your favorite artist. The Scotiabank Chin International Picnic at Exhibition Place. Visit scotiabankchinpicnic.com for details. W minioną niedzielę, w dniu 94. rocznicy urodzin świętego Jana Pawła II, w parafii świętego Eugeniusza de Mazen w Brampton miało miejsce uroczyste poświęcenie ołtarza Miłosierdzia Bożego i kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu. Zapraszamy na sprawozdanie z tego wydarzenia, będącego kolejnym wyrazem dziękczynienia Polonii Kanadyjskiej za dar kanonizacji papieża Polaka. Parafia świętego Eugeniusza odczuwa szczególną bliskość wobec świętego Jana Pawła II, którego potężny pomnik znajduje się przed świątynią, gdyż to nasz papież, poświęcając kamień węgielny pod budowę kościoła, powiedział: uczyńcie to dzieło dziełem milenijnym Polonii Kanadyjskiej. Zaś po śmierci świętego parafia otrzymała bezcenny dar, relikwię w postaci 3 kropli krwi Jana Pawła II, który umieszczono w relikwiarzu znajdującym się w kościele, nazywanym także Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej. Inne relikwie świętego Jana Pawła II, tak zwane drugiej klasy, również znajdują się w kościele o bardzo oryginalnym rozwiązaniu architektonicznym. Są to sutanna i buty Ojca Świętego prezentowane w pokoju pamięci Jana Pawła II wraz z między innymi różnymi przedmiotami czy medalami i monetami upamiętniającymi 3 pielgrzymki naszego papieża do Kanady. W pokoju można też zobaczyć pozłacany obraz Jana Pawła II, jeden z 25 złotych różańców z kości słoniowej, ofiarowany przez Stolicę Piotrową z okazji 25-lecia pontyfikatu Jana Pawła II, największym sanktuarium maryjnym, oraz Dzieciątko Jezus, które papież otrzymał w czasie swej pielgrzymki do Ziemi Świętej i w 2004 roku ofiarował Polonii w Brampton. Nowym wyrazem hołdu Janowi Pawłowi II, upamiętniającym kanonizację, jest wspomniany, usytuowany na tyłach świątyni, za ścianą prezbiterium, ołtarz polowy Miłosierdzia Bożego, na który składają się figury Chrystusa Miłosiernego i świętej siostry Faustyny oraz duża bryła z granitu, stanowiąca faktyczny ołtarz dla odprawiania liturgii.
Autorem ołtarza jest wybitny krakowski artysta Jan Siuta. Według jego projektu wykonanych jest wiele elementów wystroju kościoła, a także odsłonięta w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy w St. Catherine's rzeźba Jana Pawła II oraz sarkofag prezydenta Lecha Kaczyńskiego i jego małżonki na Wawelu. Jeszcze przed rozpoczęciem uroczystości grupa osób zauroczona pięknem i wymową ołtarza odmawiała koronkę do Bożego Miłosierdzia. Uroczystości jednak rozpoczęto poświęceniem nowej kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, która w intencji dziękczynienia Bogu za dary świętego Jana Pawła II dedykowana została naszemu Ojcu Świętemu. W obecności kilku kapłanów poświęcenia dokonał przewodniczący uroczystościom ksiądz biskup Mateusz Ustrzycki, biskup pomocniczy diecezji Hamilton. Następnie wprowadzonej przez ministrantów procesji do ołtarza Miłosierdzia Bożego szły dzieci z zespołu Źródło, członkowie Związku Podhalan z oddziału imienia kardynała Stanisława Dziwisza, członkowie Komitetu Kultu Matki Bożej Rudźmierskiej, orkiestra Denta Polonia Brass Band, szafarze, rycerze Kolumba III i IV stopnia, siostry zakonne oraz kapłani. W gronie księży, którzy szli za niosącą relikwię świętej siostry Faustyny Kowalskiej, siostrą Alicją Jaszczak, byli towarzyszący księdzu biskupowi prowincjał Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów ojciec Marian Gil, posługujący w parafii duszpasterze wraz z proboszczem ojcem Adamem Filasem, proboszcz sąsiadującej parafii świętego Hieronima ksiądz Jan Kołodyński, będący już na emeryturze ojcowie Marek Czyżycki i Jan Szkodziński, również ksiądz emeryt Józef Wąsik oraz gość z Polski ksiądz dr Tomasz Jaklewicz, zastępca redaktora naczelnego tygodnika Gość Niedzielny. Pobłogosławienia i poświęcenia ołtarza dokonał ksiądz biskup Mateusz Ustrzycki, a następnie wszyscy obecni modlili się oraz odmówili prowadzoną przez posługujące w parafii siostry Monikę Wodzińską i Ewę Filipiuk koronkę do Miłosierdzia Bożego. Wspomnijmy, że realizacja projektu ołtarza polowego, jak i kaplicy wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu nie jest zakończona, a prace są kontynuowane. W ceremonii poświęcenia ołtarza Miłosierdzia Bożego w wypełnionym po brzegi kościele sprawowana była uroczysta msza święta dziękczynna za kanonizację obu papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. Wśród uczestników Eucharystii był również przybyły z małżonką polskiego pochodzenia poseł federalny okręgu Mississauga East Cooksville Władysław Lizon. Eucharystię, którą śpiewem uświetnił chór parafialny Quo Vadis, rozpoczęto odśpiewaniem przez wszystkich obecnych ulubionej pieśni Jana Pawła II – Barka. Zresztą święty Jan Paweł II był obecny w świątyni także poprzez wyświetlane na ekranach zdjęcia, czasami opatrzone cytatami z jego homilii lub wystąpień. Witając zgromadzonych, ojciec proboszcz przypomniał intencje, w jakich mszę świętą odprawiono. Jako wspólnota parafialna świętego Eugeniusza Demasanoda pragniemy dzisiaj uczcić nowy święty kościoła Jana XXIII i Jana Pawła II oraz w sposób szczególny podziękować Bogu za dar tych papieży, za to wszystko, czego dokonali dla Kościoła i dla świata. W związku z tym, że nasza parafia świętego Eugeniusza Brampton jest bardzo związana ze świętym Janem Pawłem II, dlatego pragniemy dedykować mu kaplicę wieczystej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą dzisiaj przez posługę Jego Ekscelencji księdza biskupa Mateusza Ustrzyckiego uroczyście otworzyliśmy i poświęciliśmy. Uroczystej mszy świętej koncelebrowanej przewodniczył ksiądz biskup Mateusz Ustrzycki, który również wygłosił homilię. W swym kazaniu mówił on o mocy Bożego Miłosierdzia dla dzisiejszego zagubionego świata. Ksiądz biskup przytoczył historię człowieka, który szukając szczęścia nigdzie nie mógł go znaleźć. Gdy jednak po latach na łożu śmierci przystąpił do spowiedzi, za dwa dni szczęśliwy odszedł do Pana. Miłosierdzie Boże zwyciężyło. Miłosierdziu Bożemu swą homilię poświęcił także ksiądz Tomasz Jaklewicz, starając się wyjaśnić to pozornie znane wszystkim pojęcie. Oto fragment jego kazania. Miłość i miłosierdzie. Czy jest różnica? Jak to rozumieć? Bóg jest miłością, pisze święty Jan w swoim pierwszym liście.
Miłosierdzie, jak o tym przypomniał Pan Jezus w Faustynie, jest największym przymiotem Boga. Wszystkie dzieła rąk moich, Pan Jezus do Faustyny, są ukoronowane miłosierdziem. Co to znaczy? Otóż miłosierdzie to jest miłość Boga, tego, który jest zawsze większy, silniejszy od nas, który nad nami się pochyla, który się zwraca ku nam słabym, swoim stworzeniem, aby nam pomagać. Miłosierdzie to jest miłość Boga, która szczególnie objawia swoją moc w konfrontacji z tajemnicą zła. To jest Boża, boska odpowiedź na zło. To jest miłosierdzie. Podczas Eucharystii ojciec Adam Filas poprosił wszystkie osoby, które zapisały się do uczestnictwa w adoracji Najświętszego Sakramentu, o wystąpienie przed ołtarz, gdzie ksiądz biskup udzielił im błogosławieństwa oraz wspólnie z kapłanami z parafii i ojcem prowincjałem wręczył obrazki ze zdjęciem świętego Jana Pawła II, w tle którego widoczny jest Chrystus Miłosierny.